Ahoj, dobrý den. Ja sa jmenuji Julie a studuji češtinu v Ratiboži. Dzisiaj dla vás omówię trzy kolejne rzeźby Dawida Czernego. Będzie to pewnego rodzaju kontynuacja postu, który już jakiś czas temu pojawił się na fanpage'u bohemistów w Ratiborzu. Dawid Czerny to pewnego rodzaju fenomen, czeski wkurzacz, jak go nazwał Mariusz Szczygieł. Część Czechów go uwielbia, część go nie znosi, ale prawda jest taka, że Czerny swoje specyficzne poczucie humoru zawdzięcza właśnie czeskiemu dystansowi i autoironii. Cały świat usłyszał o Dawidzie Czernym po raz pierwszy, kiedy w 1991 roku pomalował sowiecki czołg na różowo. Potem stworzył swoją słynną, kontrowersyjną, sikającą fontannę z okazji wejścia Czech do Unii Europejskiej. Można powiedzieć, że dzięki Czernemu cały świat usłyszał o Czechach i czeskiej kulturze. Niektórzy turyści przyjeżdżają do Pragi tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć rzeźby Dawida. Pierwszą pracą, którą omówię, będą słynne prtele, czyli nagotyłki albo brown nosers. Angielska nazwa świetnie oddaje sens dzieła. Brown noser w języku angielskim oznacza osobę, która wchodzi komuś do tyłka, takiego lizusa lub pochlebce. Natomiast polska nazwa odnosi się tylko i wyłącznie do formy dzieła. Nagotyłki stoją już od 2003 roku na podwórzu Galerii Sztuki Futura przy ulicy Holeczkowej w Pradze. Aby wsadzić głowę do środka i zobaczyć, co tam jest, trzeba się wspiąć po drabinie na ponad 6 metrów. W środku dawniej był wyświetlany film, na którym szef Galerii Narodowej, Milan Kniżak, karmi kaszą ówczesnego prezydenta Republiki Czeskiej Václava Klausa. W drugim nagotyłku sytuacja natomiast jest odwrotna. To Klaus karmi Kniżaka. W obu przypadkach w tle leci słynna piosenka zespołu Queen We Are The Champions. A tutaj jest właśnie film, o którym mowa. Nie jest tajemnicą, że Czerny nie darzył sympatią obu panów. Nie zgadzał się z polityką Václava Klausa, a Milan Kniżak w tamtym czasie naraził się wielu czeskim artystom, bowiem jako dyrektor kupował swoje własne prace do Galerii Narodowej. Kolejna rzeźba, którą omówię, to ogromna, obrotowa głowa Franza Kafki. Znajduje się przed centrum handlowym Quadrio. Fundatorem był szwajcarski biznesmen, a prywatnie przyjaciel Dawida Czernego. Za całość zapłacił 30 milionów koron. Całość jest imponująca. Mierzy ponad 10 metrów, waży 45 ton i składa się z 42 obrotowych paneli ze stali nierdzewnej. Głowa Franza Kafki jest bardzo popularną atrakcją w Pradze. Ładnie wychodzi na zdjęciach, dlatego wszyscy turyści chcą sobie zrobić z nią selfie. Czasami nawet nie wiedzą, że mają do czynienia z głową tak znanego i uznanego na całym świecie pisarza. A tutaj jest film, który pokazuje rzeźbę w ruchu. Trzecią rzeźbą jest golem.
jedyna rzeźba Dawida Czernego w Polsce. Znajduje się w Poznaniu. Ma 2,5 metra i składa się z kilku połączonych ze sobą postaci golema, co sprawia wrażenie, jakby ciągle była w ruchu. Została specjalnie zamówiona przez Wielkopolskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Poproszono właśnie Dawida Czernego o stworzenie projektu, który byłby mniej kontrowersyjny niż jego wcześniejsze dzieła. Spośród kilku projektów wybrano właśnie rzeźbę Golema. Myślę, że postawienie Golema w Poznaniu to najlepszy z możliwych wyborów i genialne nawiązanie do starej legendy. Bowiem w drugiej połowie XVI wieku nasiliły się ataki na praskich Żydów. Aby obronić siebie i innych, praski rabin Luw, który pochodził z Poznania, ulepił z gliny wielką postać, którą ożywił. Do ust włożył jej pergamin ze słowem Emet, czyli prawda. Po obronieniu Żydów golem zaczął ich również mordować. Aby go powstrzymać, rabin wyjął mu z ust pergamin i wykreślił pierwszą literę tak, aby pozostało same met, które oznacza śmierć. To sprawiło, że golem znów stał się glinianym posągiem. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli chcecie poznać inne ważne postacie ze świata czeskiej kultury i sztuki, zapraszam Was na fanpage'a naszego kierunku Filologia Czeska Bohemiści Racibórz. Oczywiście zachęcam Was również do studiowania filologii czeskiej w murach naszej uczelni. Studujte z nami czesztinu, určitě v Ratiboži. Naschledanou!